Do wysłuchania podcastu zaprasza GFT. Pionier transformacji cyfrowej, który tworzy zrównoważone rozwiązania, wykorzystując najnowsze technologie. Cześć, nazywam się Karol Jurga i dziś moim gościem jest CTO firmy GFT Poland Marcin Kowalski. Cześć Marcin. Cześć, Karol. Naszym tematem rozmowy będzie tak naprawdę przyszłość, technologia i pieniądze, czyli de facto technologie płatnicze. Wokół tego tematu chciałbym dzisiaj krążyć i tak tą rozmowę w ogóle chciałem roz, rozpocząć od takiego pewnego rodzaju postępu, którego jesteśmy świadkami. No bo na początku pewnie tą taką pewnego rodzaju rewolucją było przeniesienie przelewów i w ogóle płatności do internetu. Tak? To było jakieś takie, że, że możemy dokonywać płatności przez internet, potem. Gdzieś poszło to w kierunku tego, że teraz mamy już zainstalowane aplikacje do tego na telefonach komórkowych czy smartwatchach. No i jesteśmy niewątpliwie świadkami przyspieszającej transformacji. I teraz pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, jak w ogóle nie zostać w tyle i nadążać za tym? A drugie, co będzie kolejne? Co przyniesie przyszłość? Wiesz co, ja. Nie wiem, czy nie, nie wiem czy masz tylko świadomość, natomiast Polska jest krajem, w którym adaptacja takich nowoczesnych technologii jest na super wysokim poziomie. Jak pojechałbyś sobie do Ameryki i zobaczył w jaki sposób tam można skończyć z telefonem z z jakimś cyfrowym, z jakimś cyfrowym portfelem w restauracji z informacją, że niestety, ale obsługujemy tylko plastikowe karty albo nie obsługujemy nawet kart, tylko obsługujemy gotówkę, no to tam, tam to się bardzo często zdarza. Natomiast w Polsce mamy płatności zbliżeniowe, mamy obsługę powszechną, zupełnie cyfrowego portfela i do tego mamy jeszcze płatności peer-to-peer -peer za pomocą blika. Także my jesteśmy na super zaawansowanym poziomie w porównaniu z wieloma innymi miejscami na świecie i z tej perspektywy, to ja bym. Yy, Mam tendencję do myślenia, że tutaj jakichś wielkich optymalizacji to byśmy, to, to byśmy się nie powinni spodziewać. Jak, jak myślę o implantach, no to to jest zupełnie subiektywna moja opinia, ale nie jestem największym entuzjastem tego. Natomiast no, sam proces płatności jest dzisiaj już na, na bardzo dobrym, zoptymalizowanym poziomie. To jest, to jest szybkie, to jest bardzo bezbolesne. Nie wymaga specjalnie trudnych działań ze strony użytkownika. Jak myślę sobie o własnym procesie płatności, taki, który kilka razy dziennie w sklepie spożywczym mam przyjemność wykonywać, no to to jest z użyciem biometrii, no bo muszę odblokować w telefonie swój portfel cyfrowy. To jest zbliżeniowo, bezdotykowo i to się odbywa tak naprawdę w kilka sekund. Więc w tym obszarze czuję, że jesteśmy naprawdę na super poziomie. I ja myślę, że jest kilka rzeczy dookoła płatności, które można by robić lepiej, i one niekoniecznie są związane bezpośrednio z tym. Takim procesem płacenia. Jedna rzecz, którą mam w głowie, to jest kup teraz, zapłać później. To jest coś, co jest zupełnie powszechne w internecie. Natomiast w sklepie spożywczym ja jeszcze nie umiem tego, nie mogę tego używać. Druga rzecz to jest cyfrowa tożsamość. W takim rozumieniu, że jak jesteś w dyskoncie spożywczym, znowu w sklepie spożywczym, to płacąc za towary, nie wiadomo, kim jesteś. Jak byś był policją, to wtedy oczywiście na podstawie logów i całej historii tej transakcji to się okaże, e, można do tego dojść, ale jak jesteś sklepem spożywczym, to raczej do tego nie dojdziesz. Natomiast e, to, to powoduje, że wszystkie rzeczy regulowane, e, na przykład takie egzotyczne regulowane towary, jak piwo, one już e, muszą być sprzedawane z, za pomocą ob, osoby, która cię zidentyfikuje i wy, wylegitymuje. I, i, i tego można by uniknąć, gdyby na przykład aplikacja takiego dyskontu spożywczego wiedziała, kim jesteś i miała, miała cię już zidentyfikowanego, że ty na pewno jesteś Karolem. I wiadomo, że już skończyło się 18 lat. I te dwie rzeczy to są rzeczy, które mogłyby to są takie rzeczy, które realnie wprowadzają nową, nową jakość dla klienta. I myślę, że tutaj bym się spodziewał innowacji i rozwoju bardziej niż w takim procesie że zapłacisz przez siatkówką oka albo, albo nie wiem, uśmiechem do, uś, uśmiechem do komery. Ale powiedziałeś na samym początku, że my, Polska, na tle innych krajów, całkiem dobrze sobie radzimy w tym obszarze. Myślisz, że z czego to w ogóle wynika? Myślę, że głównie to wynika z tego, że byliśmy bardzo zacofani 30 lat temu. I nie mamy historii... Czeków, nie mamy historii wypukłych kart kredytowych za bardzo. I to jest jedna rzecz. I to, na, i, i to naprawdę widać no, szczególnie w porównaniu z Ameryką, ale też ze, z krajami Europy Zachodniej. Natomiast druga rzecz jest taka, że myślę, że jest w Polakach bardzo duży głód nowoczesności i nie bycia, nie bycia na końcu peletonu europejskiego czy światowego, tylko bycia z przodu. Taki pewien rodzaj bardzo Pozytywnego narodowego kompleksu. I my się po prostu bardzo chętnie uczymy nowych rzeczy, bo, 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 bo czujemy, że to jest przestrzeń do, do pokazania, że jesteśmy nowocześni, a jednocześnie nie mamy te, te, tego ogona technologicznego, który, który by sprawiał, że ciągle byśmy używali czeków, na przykład. Myślę sobie o tym, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś w kontekście tej cyfrowej. Tożsamości. Tożsamości, dokładnie. No bo z jednej strony wyobrażam sobie, że to bardzo może ułatwić takie codzienne życie, natomiast z drugiej strony, wyobrażam sobie, jak duże mogą być obawy przed tym, że będziemy, nie wiem, inwigilowani, że będziemy cały czas śledzeni, i tak dalej, i tak dalej. W sensie, że będzie to wykorzystywane, nie wiem, przez czy to, nie wiem, jakieś instytucje, czy, czy cokolwiek innego do tego, żeby jeszcze nas bardziej obserwować, kontrolować, i się zastanawiam, czy ludzie byli na przykład otwarci na to, żeby właśnie. Coś takiego wprowadzić? Czy, czy, czy nie pojawiłyby się tu jakieś protesty społeczne? Zobacz. Jak płacisz kartą kredytową w sklepie spożywczym, jeszcze raz, to niektóre instytucje w 100% dojdą do tego, kto to zapłacił. Podobno. Dlatego, że w historii transakcji bankowych, w terminalu płatniczym, w różnych miejscach wiadomo, że to byłeś ty. Do, do tego się da dojść. Natomiast Dzisiaj sklep nie może tego, nie ma tej stuprocentowej pewności. Możecie wylegitymować, ale to jest, takie, to jest taka wyjątkowa sytuacja i on tak naprawdę tych danych nigdzie nie przechowuje. To jest technicznie możliwe do zrobienia, żeby podobny proces zaimplementować z pożytkiem dla klienta w kanale cyfrowym. I myślę, że to jest bardziej kwestia zaproponowania konkretnego benefitu, i uświadomienia sobie tego, że to, to nie jest tak, że my poruszamy się w świecie cyfrowym nie zostawiając śladów. My i tak je zostawiamy, natomiast w obecnej formie nie jest bardzo łatwo uzyskać benefit dla klienta, na przykład polegający na tym, że nie trzeba czekać na asystenta w momencie, kiedy się korzysta z kasy bezobsługowej. Także też, także ten, ten rachunek zysków i strat jest ważny, a druga rzecz jest taka, że to można zrobić w taki sposób, żeby klient czuł się z tym możliwie bezpiecznie. To znaczy, żeby, żeby powiedzieć na przykład, nigdzie nie przechowujemy tych danych, ale teraz musimy potwierdzić twoją tożsamość. Czy się na to zgadzasz drugi kliencie? Jeżeli się nie zgadzasz, to podejdzie do ciebie obsługa i poprosi cię o dowód osobisty. To jest może dosyć trywialny przykład, bo mam świadomość tego, że cały czas rozmawiamy o kupowaniu piwa, natomiast... Bardzo ważny, prawda? To jest, dokładnie, to jest ważny problem. Szczególnie bardzo ważny, na przykład o godzinie drugiej w nocy, kiedy sklepy są zamknięte i... Yy... Jak, jak się nie da wylegitymować, bo nie ma komu, no to jestem w stanie sobie wyobrazić sklep, który nie ma obsługi, ale można legalnie kupić, e, kupić alkohol. No dobrze, ale powiedziałeś, że nie za bardzo wierzysz w ten sam rozwój po tej stronie płatności na zasadzie takiej tam implantów i tak dalej, jakichś tam kolejnych form tego, w jaki sposób będziemy płacić. Wiadomo, że jest rozwijana na przykład taka metoda płatności, jak. Płatność głosowa. I czy myślisz, że to Twoim zdaniem w ogóle ma sens? Czy to ma w ogóle możliwość do tego, żeby było bardziej spopularyzowane? Czy to jest po prostu ciekawostka, która tak szybko jak powstała, tak szybko zostanie zakopana? Mam z tego świadomość, bo ja też na tym przecinku biznesu i technologii się zajmuję takimi rzeczami. Natomiast to, to co najbardziej chciałem powiedzieć, to, że z perspektywy wartości dla klienta. No to po prostu myślę, że klient, jeżeli chodzi o obsługę płatności, jest bardzo zaopiekowany. I e, takich sytuacji, gdzie ja nie mogę wyjąć telefonu, dlatego że akurat, nie wiem, rozładował mi się albo go zapomniałem, albo na przykład byłem biegać i nie miałem gdzie telefonu schować, bo nie lubię mieć telefonu przy sobie, jak biegam, no to te, te, te sytuacje są stosunkowo rzadkie. Rzeczywiście, e, rzeczywiście biometry, biometryka będzie się popularyzowała, no bo to jest po prostu wygodne, bo wtedy nie trzeba już mieć nic. Myślę, że w takim kanale tradycyjnym, czyli w sklepie biometryka ma szansę się spopularyzować też z tego powodu, że myślę, że będziemy dążyli w kierunku sklepów bezobsługowych albo mniej obsługowych oraz z tego powodu, że w fizycznym sklepie to będzie bezpieczne. Także Bardziej chciałem powiedzieć, na co stawiam, a nie, okay. a nie na to, że, że, że to się nie spopularyzuje. Myślę że, myślę, że tutaj jest przestrzeń do rozwoju i myślę, że nawet małe ułatwienia to jest coś, co ludzie będą chętnie adoptowali. No dobrze, a powiedz mi, jak, jak w kontekście w ogóle Internet of Things? No bo na chwilę obecną to jest w ogóle taki termin, który nam się kojarzy głównie, nie wiem, z odkurzaczami czy tam, nie wiem, inteligentnymi żarówkami w mieszkaniu czy czymkolwiek innym. Często pokazywane są różnego rodzaju, nie wiem, prototypy, czy już konkretne modele, nie wiem, lodówki, która zamawia m, zakupy, czy, czy, nie wiem, szafy, która sprawdza, czy mamy wystarczającą e, liczbę koszul i i tak dalej. Czy Twoim zdaniem w ogóle rozwój m, Internet of Things będzie niósł za sobą to, że będziemy mieli te płatności implementowane w coraz większej liczbie urządzeń, czy one będą jednak. Tylko łączyły się, nie wiem, z naszą aplikacją w komórce i tam będziemy jednak sterowali wszystkim. Zastanawiam się po prostu, czy pojawi się więcej takich bramek w naszym mieszkaniu, które będą łączyły się właśnie z tym światem zewnętrznym i będzie, będą takimi miejscami, gdzie te płatności będą wychodziły, a to zatem idzie, będzie trzeba je też zabezpieczać. Telefon jest super skutecznym urządzeniem. Jak sobie myślę o moim IoT, ale to, ja nie jestem pewien, że to nie jest jakaś przesada, żeby mówić, że ja mam IoT w domu. No, mam może ze dwie inteligentne w cudzysłowie żarówki, odkurzacz, wagę i pseudointeligentny głośnik. To one wszystkie się integrują z telefonem i wszystkie rzeczy, które te urządzenia robią, to steruje się telefonem. Wydaje mi się, że to jest najprostsza, najbardziej naturalna metoda, żeby. Żeby rozwijać i integrować technologię, więc nie spodziewam się tutaj żadnej zmiany. Myślę, że nie jestem inny, specjalnie od, od reszty ludzi w tym, że nie jestem fanem podawania informacji o swoich, swojej karcie kredytowej w nowych miejscach, więc, nie, więc raczej pozostanę przy tym, co chętnie pozostałbym przy tym, jak to jest rozwiązane, rozwiązane teraz. Przy okazji mam potrzebę skomentować, że. Te urządzenia, które miałyby. Znaczy nie jestem jeszcze pewien, co masz na myśli mówiąc, że, że, że lodówka. Jakie jest połączenie pomiędzy lodówką a tym, że coś będzie wykonywało płatności no, automatycznie w moim imieniu? Pojawiają się na przykład takie prototypy lodówek, które na przykład skanują zawartość tej lodówki, widzą pewnego rodzaju zależności, że zawsze tam masz, nie wiem, jogurty na półce, tak? I że widzą, że jeśli tych jogurtów tam nie ma, to proponują ci, żeby je zamówić, tam nie wiem, z jakiegoś sklepu internetowego, który dostarcza je do domu. No i zastanawiam się po prostu, czy, czy wiesz, czy one będą służyły tylko taką, znaczy pełniły taką funkcję asystenta, który nam doradza, że hej, może czas zamówić jogurty i wysyłać ci powiadomienie na aplikację mobilną w telefonie, czy to będzie kolejne miejsce, gdzie będziesz miał zintegrowaną płatność, a co za tym idzie? No, trochę by mi się właśnie tworzyła taka obawa, że mam, nie wiem, tą płatność w dziesięciu miejscach w domu i muszę myśleć o zabezpieczeniu 10 tych miejsc. To zabezpieczenie 10 miejsc to bym się nie spodziewał, i to idzie w zupełnie inną stronę. W bankowości na przykład jest tak, że korzystając z takiego konceptu Value added Services Banki próbują integrować u siebie więcej usług, za które trzeba płacić abonamenty na przykład. No bo to się w którymś momencie staje problemem, jak się ma abonament do piątej sieci streamingowej, muzycznej albo wideo, zapomina się o tym, że się płaci za coś, czego się nie używa. Więc to, co jest dobre dla klientów, to jest zintegrowanie tego w jednym miejscu, a nie rozpraszanie tego, dlatego że to powoduje wtedy jakiś, jakiś brak efektywności, jakieś zapominanie i jakieś trudności w organizowaniu. Więc jestem przekonany o tym, że skuteczne rozwiązanie to będzie takie najprostsze dla klientów, czyli takie, że to wszystko jest w jednym miejscu. No bo ja jeszcze chwilę pociągnę ten temat e, Internet of Things. No bo tak sobie myślę, że takim dla mnie z mojej perspektywy takim najbardziej naturalnym miejscem, gdzie mógłbym mieć jeszcze dzisiaj zintegrowaną płatność, to byłby samochód. W sensie, jeśli miałbym w tym samochodzie zintegrowaną płatność, jeśli byłem na przykład, nie wiem Podjeżdżał na stację tankując, nie musiał wychodzić nigdzie, tylko po prostu dokonywał automatycznie płatności na bramkach, gdziekolwiek jeszcze indziej. No to, to mi się wydaje być takie bardzo użyteczne i ułatwiające po prostu codzienne życie. No i pytanie, czy to w ogóle jest kierunek, który Twoim zdaniem będzie zyskiwał na popularności, czy to jest raczej takie futurystyczne myślenie? No to już jest. Według mojej najlepszej wiedzy, jest już firma, która obsługuje płatności automatyczne na bramkach autostradowych w Polsce. I ta sama firma, zdaje się, jest trochę bardziej rozpędzana w Niemczech. I w, tam już można płacić za paliwo, nie posiadając samochodu. Więc jak najbardziej to się, to, to się wydarzy i to, to, to po prostu już jest. To, to, nie musimy na to czekać. No dobrze. Przejdźmy trochę odbiegając teraz od tego. Internet of Things, a chciałem trochę do takich rzeczy, które ostatnio są dość na topie, czyli rozwój AI. Bo tak naprawdę za sprawą czatu GPT stało się bardzo głośno o tym, że w sensie ten rozwój jest, był od dłuższego czasu. Teraz on jest bardziej taki dostępny dla zwykłego użytkownika, przez co też zrobiło się o tym dużo głośniej. I chciałem porozmawiać w ogóle o tym, Jaką rolę AI odgrywa w kontekście właśnie na przykład bankowości? Czy, tam, czy to jest miejsce, gdzie tak naprawdę można zoptymalizować wiele procesów za pomocą tego AI, czy można ugrać wiele jakichś zalet? Ja jestem z klubu AI, to taki disclaimer, w tym sensie, że jestem entuzjastą tej technologii już od jakiegoś czasu I, i rozmawiam dużo z ludźmi, którzy podejrzewają, że w sensie podejrzewali to, co się ostatnio wydarzyło już już jakiś czas, to, to można było przewidzieć. W bankowości sztuczna inteligencja jest już używana od jakiegoś czasu. Takie dwa główne obszary to jest ten obszar kontaktu bezpośrednio z klientem. I tam po pierwsze są konwersacyjne boty, które no to już w polskich bankach jest, że jak się do nich dzwoni, to odpowiada sztuczna inteligencja, a nie. A nie człowiek. Człowiek jest tak daleko, jak się da w tym procesie, żeby go za bardzo nie przemęczać. I samemu można ocenić, jak bardzo ta sztuczna inteligencja jest inteligentna. I to jest obszar, który bardzo też obniża koszty pracy, więc to jest coś, co naturalnie będzie się działo i musimy się do tego przyzwyczajać. Natomiast jest to postęp technologiczny względem tych rozwiązań, gdzie trzeba było cyfrą wybierać kolejny krok rozmowy. Także, także to jest, myślę, że idziemy w dobrą stronę. Drugi taki punkt kontaktu z Sztucznej Inteligencji, z klientem bankowym, to jest personalizacja usług. To, co wiele organizacji chciałoby robić, to jest dostosowywanie oferty. Szeroko rozumiane interakcji z klientem, do tego, kim ten klient jest. Jeżeli jesteś ojcem młodego dziecka, to pewnie potrzebujesz czegoś innego niż jak jesteś emerytem. Jak jesteś bogaty, to pewnie potrzebujesz czegoś zupełnie innego niż jak jesteś klasą średnią, itd., itd. Te rzeczy się mogą szybko zmieniać i takim świętym gralem dostosowywania oferty do potrzeb klientów w bankowości nie tylko, to jest coś, co się nazywa hiperpersonalizacją i to jest. Taki to system rekomendacji. To, to, to jest po prostu no, w jednym ze swoich ujęć, tak. Natomiast, natomiast coś, co jest zrobione specjalnie dla Ciebie, z uwzględnieniem maksymalnej ilości informacji o Tobie. Drugi obszar, gdzie bankowość już od dłuższego czasu wykorzystuje sztuczną inteligencję, to jest, to jest w obszarze takiego, powiedzmy, regulacyjnych procesów. Identyfikowania swoich klientów. To jest taki techniczny termin KYC, Know Your Client, czyli, czyli coś mocno związane z cyfrową tożsamością. I tam pojawiają się takie rzeczy jak między m.in. biometria, w jaki sposób na przykład zdalnie zidentyfikować klienta, żeby mógł założyć konto. A jeszcze inny obszar to jest obszar identyfikowania nadużyć, na przykład, na przykład operacji związanych z praniem brudnych pieniędzy, gdzie banki mają obowiązek coś robić, żeby, takie, żeby, żeby, żeby do tego nie dopuszczać i tam się wykorzystuje sztuczna inteligencję, ze względu na to, że ilość informacji potrzebna do odgadnięcia, że dana operacja może być związana z, z przestępczością, jest tak duża, że bardzo ciężko jest to robić ludziom i, i tam sztuczna inteligencja jest już używana od, używana od bardzo dawna. Czyli de facto jest używana w dużej mierze do tego, żeby wykrywać jakieś nieprawidłowości w zachowaniach użytkowników, tak? W sensie jakieś takie no, odstępstwa, od normy? No też, anomalie, tak. Natomiast, natomiast no powiedziałbym, że to jest... Dużo. Nie jestem pewien, czy to jest najlepsze określenie anomalia, no. nazwać się, nie wiem, transfer na przykład miliona dolarów pomiędzy jakimiś kontami, które, 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 których pochodzenie jest na przykład, nie wiem, z, z handlu bronią, tak? To, 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 to jest, to, bo to jest ten przypadek użycia. No i no i to też jest tak, że to, to, to może nie jest taka powszechna wiedza, że, yy, 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 że bez sztucznej inteligencji to co robią banki, no to banki zatrudniają bardzo duże grupy, bardzo duże zespoły ludzi, którzy siedzą i analizują transakcje, przyglądają się, przeszukują Google, próbują zidentyfikować, czy nazwiska nie mają jakichś powiązań ze sobą. Także to jest taka rzecz, gdzie, gdzie sztuczna inteligencja jest super pomocna, bo to przyspiesza. Nie jest, nie jest idealna w tym sensie, że czasem robi błędy, ale to już wtedy, tym, wtedy w drugim kroku się pojawia człowiek, a nie w pierwszym. No dobrze, ale, ale jakbyś mógł powiedzieć, no bo wyobrażam sobie, że za, zawsze tego typu rozwój technologii niesie ze sobą tak samo korzyści jak i zagrożenia. E, wyobrażam sobie, że z jednej strony takie AI może nam bardzo usprawnić tą pracę, z drugiej strony wyobrażam sobie, że również sztuczna inteligencja wykorzystywana przez jakichś hakerów czy osoby, które mają e, niecny cel do tego, żeby, nie wiem, podszywać się pod naszą tożsamość, e, Chociażby, nie wiem, za pomocą, nie wiem, udawania naszego głosu, e, może tworzyć kolejne jakieś pewnego rodzaju zagrożenia. E, czy Twoim zdaniem tutaj to, to jest jakiś taki obszar, który realnie może być ryzykowny, na który powinniśmy e, szczególnie uważać z perspektywy, właśnie rozwoju tej technologii, czy tutaj powinniśmy czegoś się obawiać? Znaczy, jako społeczeństwo to na pewno powinniśmy uważać, no bo. E, no bo to jest bardzo szybko zmieniający się świat, i w takim szybko zmieniającym się świecie są ludzie, na przykład być może koledzy tych, co tą, ten handel bronią i te pieniądze piorą, to oni na pewno będą chcieli to wykorzystać. Ja przy okazji mam potrzebę powiedzieć, że bardzo ciężko jest, będąc taką prywatną osobą, uchronić się przed wszystkimi zagrożeniami, które czekają. W związku z rozwojem technologii, i ja na przykład bardzo mocno polegam na instytucjach regulacyjnych i na, na bankach w przypadku świata finansowego, bo czuję, że tam jest ten obowiązek, żeby, żeby dbać o to, żeby rzeczy, które klienci mają dostępne i rzeczy, które robią i ich środki, żeby one były bezpieczne, nawet w świecie bardzo skomplikowanej technologii. No i między innymi dlatego moja firma istnieje, bo, bo, bo pomaga tym instytucjom finansowym zrozumieć ten skomplikowany świat technologii sztucznej inteligencji itd. i tak dalej. My nie pracujemy z końcowym klientem, tylko pracujemy z instytucjami, którym ci klienci ufają. Ja osobiście wierzę w ten model. E, tak, dla pobudzenia wyobraźni, no to mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o postęp sztuczno-inteligencyjny, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś było takie, takie rozwiązanie dosyć popularne, które miało wyłapywać roboty w internecie, to się nazywało rekapcza. No i, re, no i Historia rekapczy jest śmieszna, bo najpierw były proste obrazki, ale potem się pojawiła sztuczna inteligencja, która trochę te obrazki już nauczyła się po prostu zgadywać i udawać człowieka. No się, obrazki się robiły coraz bardziej skomplikowane, aż do punktów, w którym już w ogóle nie można było, będąc człowiekiem, rozwiązać tych, tych zagadek, bo, bo po prostu to było już strasznie, strasznie trudne. No i to, to, to pokazuje, w jaki sposób, w którą stronę to zmierza. Jakby nie, nie za bardzo mamy szansę na to, żeby, żeby żyć sobie spokojnie w świecie, w którym komputery nie będą umiały tego rodzaju rzeczy robić tak dobrze, jak ludzie. One się tego w końcu nauczą, no, i to jest rzecz, którą to jest rzecz, o której co do zasady trzeba pamiętać. Jak ja sobie obserwuję, jak ludzie reagują na czata GPT, czy na w ogóle tę rewolucję sztucznej inteligencji, to szczerze mówiąc, te obawy o bezpieczeństwo, o których mówisz, to jest pewien specyficzny w mojej ocenie rodzaj obawy. To znaczy, to nie jest obawa o bezpieczeństwo moich danych, czy o bezpieczeństwo, nie wiem, że jacyś hakerzy będą tego używać, jakieś zagrożenie związane z tym, tylko to taka najpowszechniejsza obawa, która jest wyrażana przez ludzi, a, a przyglądam się temu dobrze, to jest obawa o to, że ten GPT to on jest taki jak człowiek. I bardzo dużo rozmów, to jest takich rozmów na temat detronizowania człowieka z jego e, dominującej pozycji najważniejszego i najmądrzejszego stworzenia na świecie. No i to, 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 to jest tak, że dużo naszych obaw związanych ze sztuczną inteligencją wynika właśnie z tego, że jesteśmy bardzo e, zaniepokojeni tym, że nagle jest coś, co potrafi z nami rozmawiać i potrafi szybciej czytać, Natomiast nie przenosiłbym tego koniecznie na, na świat bezpieczeństwa, na przykład transakcji. Ja osobiście jestem przekonany, że to super usprawni rzeczy i totalnie się cieszę, że za mojego życia, nie chcąc za bardzo dramatyzować, coś takiego się wydarzyło i myślę, że w przeciągu następnych 10 lat nikt sobie nie wyobraża, do jakiego punktu dojdziemy, jeżeli chodzi o rozwój, rozwój sztucznej inteligencji. Myślę, w kontekście zabezpieczeń, to też e, taka obawa, z którą ja się spotkałem, to jest e, po prostu jakby ewolucja tej metody na wnuczkę. Tak? W sensie, że tak jak kiedyś ktoś pukał e, do ciebie do domu i mówił, że nie wiem, e, pani wnuczek miał wypadek, potrzebuje tam 2000 złotych e, na nie wiem, jakąś tam operację na dojazd czy cokolwiek innego, to w tym momencie e, za, tą, za tym postępem technologii które idzie, jeśli będę mógł zadzwonić i udawać głos jakiejś osoby albo, nie wiem, spreparować zdjęcie, gdzie będzie wyglądało tak, jakby ta osoba była, nie wiem, na poczekalni w szpitalu czy cokolwiek innego, to po prostu tego typu wyłudzenia będą, e, może, mogą być dużo częstsze czy, czy, czy prostsze. To no bo często mówi się o tym, że tak naprawdę pierwszą taką największym zagrożeniem do, do naszego bezpieczeństwa jest sam człowiek, nie systemy czy, czy cokolwiek innego, tylko tak naprawdę e, ludzka psychika. No jasne, i to się już dzieje. To, to jakby oszustwa na ludziach robione, właśnie dokładnie tą metodą na wnuczkę. Przepraszam, nie znałem tego określenia, ale to, to, to się dzieje w ten sposób, że dzwoni do ciebie twój doradca finansowy i mówi ci: słuchaj, proszę cię, zrób to i tamto. No ale ten doradca finansowy nie jest twoim doradcą finansowym, tylko jest po prostu botem, który ma na głos tego doradcy finansowego. To już w dziesiątki milionów dolarów są liczone oszustwa, które, które generatywny AI pomaga robić. Także, także my już w tym świecie jesteśmy. Natomiast pamiętaj też o tym, że to jest gra z dwóch stron. Z jednej strony są oszuści, którzy próbują wykorzystać sytuację, a z drugiej strony są są, są ludzie pracujący, zajmujący się bezpieczeństwem, którzy próbują te, te przed klientów przed takimi sytuacjami zabezpieczyć. No i tutaj znowu ja e, bardzo wyrażam swoje oczekiwanie względem instytucji bankowych. E, to oczywiście nie zwalnia ludzi z obowiązku, przeciętnego Kowalskiego nie zwalnia z obowiązku tego, żeby dbać o swoje, o swoje rzeczy. Natomiast, natomiast my nie mamy szansy ani ja, ani ty, ani nasi słuchacze, żeby, żeby, żeby przewidzieć wszystkie ruchy ludzi, którzy chcieliby w jakiś nielegalny sposób dobrać się do naszych środków albo skłonić nas do czegoś, czego tak naprawdę nie chcielibyśmy robić. I, e, i, i, i trzeba nam w tym pomóc. To jest. To jest chyba najważniejsza myśl. A mówiąc o tym, że, bo tak naprawdę e, wspominasz o tym, że ta odpowiedzialność w dużej mierze powinna ciążyć na tych instytucjach bankowych, że to im powinniśmy ufać. E, czy ty ze swojej perspektywy, z perspektywy swojej firmy widzisz też pewnego rodzaju, nie wiem, jakiś większy ruch w tym obszarze? Na zasadzie takiej, że na przykład, nie wiem, banki czy instytucje właśnie finansowe różnego rodzaju teraz kładą dużo większy nacisk niż, nie wiem, 10 lat temu na e, to bezpieczeństwo? Banki mają taką sytuację, że dookoła się bardzo dużo dzieje. Na przykład systemy płatności się rozwijają i one bardzo często zrobią firmy, które nie są bankami. Pojawiają się organizacje, które robią cyfrowe portfele i to też nie są banki. Jest taka cała kategoria organizacji, które nazywają się fintechami, i to, 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 to się tak trochę bulwarowo mówi o tym, że to jest zagrożenie dla bankowości. I teraz, jak, jak, jak się rozmawia. Z osobami robiącymi bankowość na ten temat, no to takim powracającym ciągle argumentem za tym, dlaczego bank jest ciągle wartościowy w takim super dynamicznym świecie, w którym wszystko dookoła jest nowocześniejsze niż bank, to jest zaufanie do banku. To, że jak kładziesz tam pieniądze, to masz pewność, że one jutro tam będą i że bank zrobi wszystko, gwarantuje ci, że one są tam bezpieczne. To jest taka twoja super bezpieczna skarbonka. Jeżeli bank ci mówi, że coś się robi albo podaje ci, nie wiem, koszt jakiejś operacji albo mówi ci, że jakaś procedura będzie wyglądała w taki a nie inny sposób, no to możesz mu ufać. Moim zdaniem i zdaniem wielu osób w branży, to jest jeden z najważniejszych walorów instytucji bankowych i to jest coś, co powoduje, że one się skutecznie opierają przeróżnym innowacjom, które pojawiają się, pojawiają się dookoła. No bo, no bo ostatecznie, jeżeli nie masz pewności, nie wiesz, czy coś jest bezpieczne, to jak, zadzwoni, jak zadzwonisz do banku albo pójdziesz do placówki banku, to, to, to tam zazwyczaj masz to poczucie, że, że na 100% dostaniesz, dostaniesz coś, czemu będziesz mógł zaufać. To już ostatnie pytanie w takim razie, właśnie odnosząc się do tego e, zaufania, e, o którym teraz powiedziałeś. E, no bo wyobrażam sobie, że jak będą pojawiały się nowego rodzaju znowu jakieś możliwości związane z tymi płatnościami, bez względu czy to będzie kwestia e, płacenia po w sklepach e, spożywczych, czy nie wiem, jakiejś nowego, nowej formy płatności, czy czegokolwiek innego, zawsze pojawia się obawa u użytkownika, czy to jest bezpieczne, tak? Tak było kiedyś, nie wiem, z, chociażby właśnie kontami internetowymi, gdzie ludzie się bali, że jak będą wpisywali coś w, keyword, w, w przeglądarce, to, to ktoś może to zobaczyć itd., itd. Na ile powinniśmy ufać nowym jakimś rozwiązaniom, które będą się pojawiały, albo czym się kierować w tym, żeby wybierać odpowiednie instrumenty, którym będziemy ufali? Ja myślę, że jeszcze raz należy ufać tym rozwiązaniom, które instytucje, którym ufamy, upubliczniają. Jeżeli to są, jeżeli to są rozwiązania pochodzące od, pochodzące od banku, z którego korzystamy od 10 lat, no to ja zakładam, że to jest coś, co ten bank przemyślał, wie, że to jest bezpieczne i no, te, te instytucje naprawdę przykładają dużo energii do tego, żeby, żeby tak właśnie było. Oczywiście, oszuści. Też na tym próbują grać, no bo takim dosyć standardowym, chyba no standardowym, ale no takim, z którym ja się zatknąłem, sposobem na, na wyłudzanie pieniędzy, no to jest na przykład informacja o tym, że zalegasz z płatnością za prąd. No i to jest, to pochodzi od, od instytucji, której bardzo ufasz, no bo to jest Twój dostawca prądu, zawsze był Twoim dostawcą prądu. E, no i ja muszę przyznać, że jak pierwszy czy drugi raz dostałem taką informację, no to ja nie zorientowałem się w pierwszym momencie, że to jest oszustwo, tylko musiałem tam, nie wiem, drugi czy trzeci krok wykonać, żeby, żeby poczuć, że dobra, to już stop, tak? Ja już tych danych swoich dalej nie będę podawał, bo to chyba coś tu nie gra. To nie jest proste, jeszcze raz, w dzisiejszym świecie, żeby za tym nadążyć. Wiesz, ja na przykład teraz w momencie, kiedy chat GPT stał się taki super popularny, no, bo tak należy powiedzieć, po prostu nie wiem, wszyscy wszędzie rozmawiają o czacie GPT i zastanawiają się, kiedy zostaną zwolnieni, ponieważ czat będzie wykonywał pracę za nich. Na paru forach internetowych, czy po prostu grupach na serwisach społecznościowych biorę udział, gdzie ludzie o tym rozmawiają. Myślę, że byłoby fair powiedzieć, że ludzie nie rozumieją, o czym rozmawiają. Są kompletnie zaskoczeni wieloma rzeczami, oczekują, że to jest narzędzie, które robi zupełnie inne rzeczy, niż jakby technologia wie, że robi. I mówię o tym dlatego, że to nie zakładam, że z tymi ludźmi jest coś nie tak. To są pewnie normalni, mądrzy ludzie, którzy mają, ma, mają głowę na karku. Natomiast w kontakcie z tak dużą rewolucją technologiczną, oni nie do końca są w stanie zorientować się, co się dzieje. I więc. Jeszcze raz, potrzebujemy trochę pomocy, żeby sobie, z tym, żeby sobie z tym dawać radę. Ja akurat mam to szczęście, że jestem z branży IT, więc no w branży IT jest tak, że dużo ludzi czyta dużo rzeczy na temat nowoczesnej technologii i my wiemy. Natomiast natomiast myślę, że, myślę, że przeciętnemu Kowalskiemu potrzebne jest trochę wsparcia, żeby, żeby ogarnąć tę rzeczywistość. I takim wsparciem, pierwszym, pierwszym wsparciem powinny być właśnie banki, w których których korzystamy od lat zakładam. Myślę, że różne instytucje powinny być hmm. wsparcie, różne miejsca. Myślę, że to jest też dla wielu kampanii społecznych, e, takich idących od regulatorów, czy po prostu od e, ludzi, którzy organizują nasz kraj na przykład. E, albo nie wiem, naszą Unię Europejską. E, inicjatywy. Ale tak, myślę, że myślę, że to jest super przewaga konkurencyjna instytucji bankowych, e, którymi mega, którym bardzo, bardzo dużo ludzi ufa. W Polsce jest też tak, że myślę, że ten poziom zaufania jest. E, Wyższy niż przeciętny, dlatego że w Polsce, nie wiem czy wiesz, ponad 96% ludzi ma konto w banku. To nie jest statystyka, którą każdy kraj może się pochwalić, więc ja myślę, że więc ja myślę, że to są takie instytucje, których ludzie naprawdę słuchają. Dzięki, Marcin. Myślę, że to już będziemy tutaj kończyli naszą rozmowę. Fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję też, że przybliżyliśmy naszym słuchaczom kilka aspektów tego, w jakim kierunku. Ta przyszłość technologii płatniczych może, może ewoluować. Ja przypominam, że naszym gościem był dzisiaj Marcin Kowalski z firmy GFT Poland. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Karol Jurga i dziękuję Państwu.